Sponsorem poranka oscarowego jest firma Tubondzin. Producent płyt wielkoformatowych Monolit. Dzień dobry, witamy ponownie z naszego mobilnego studia. Bartosz Konopka, reżyser, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przeglądamy zwycięzców tegorocznych, jakieś zaskoczenia, coś tam? To właśnie, nadrabiamy piasówkę, nie? Wiesz, w nocy ciężko to pooglądać. No właśnie, pora taka nieodpowiednia trochę dla nas. Tak, no zaskoczeniem na pewno jest ten kształt wody, ale może to dla Guillermo del Toro za całokształt, znaczy dla reżysera, bo te jego wcześniejsze filmy są bardzo ciekawe, a ten... Ja nie widziałem, ale... Mm-hmm. No ale wszyscy się obstawiali, spodziewali się, że te najważniejsze statuetki, czyli główna rola, no tutaj się sprawdziło. Tak. Sam Rockwell także, no ale że film albo... Reżyser może nie, ale że film na pewno będzie dla Trzech Billboardów, że to już jest pewne, a okazało się, że jednak nie. Ale to świetny film, rzeczywiście, tak. Też dlatego też na to liczyłem. A bliższa panu tutaj kwestia krótkometrażowych dokumentów. Film, ja widziałam, dostępny jest przynajmniej chyba na YouTubie, więc można spróbować podejrzeć, bo też absolutnie nie miałam okazji oglądać i nawet nie wiem, o czym to. Ale skoro o Oscarach rozmawiamy, to jak to jest być nominowanym do Oscara? To spada z nieba. Jak taki, to jest taki najfajniejszy prezent właśnie za te lata pracy i za lata pracy takiej wspólnej, dlatego że myśmy to w świetnej ekipie robili. Zresztą pracujemy do dzisiaj z Anią Wydą, moją producentką. Wtedy właściwie, no myśmy tam wcześniej zaczęli pracować, ale ten film Królik po berlińsku był bardzo skomplikowany. Jakoś tak się składa, że te filmy i tematy, które ja wybieram, są dosyć skomplikowane, trudne, powstają przez wiele lat i dlatego tym bardziej ten team spirit jest potrzebny i takie wzajemne wsparcie. No i po prostu myśmy głównie odbierali te nagrody na festiwalach, które były wcześniej, plus Oscary jako takie zwieńczenie. Odbieraliśmy jako taki coś, co jest takim podziękowaniem czy jakimś takim zwrotem za tą wspólną pracę i za przyjaźń i za poświęcenie iluś osób, dlatego że nie jest się filmu w stanie zrobić w pojedynkę. A to na pewno, to jest współpraca wielu osób, które fajnie, że też są doceniane chociażby przy takich Oscarach, prawda? O tym się mniej mówi, a tych kategorii tam jest dużo więcej i tych osób, które stoją po drugiej stronie kamery i odpowiadają za całą postprodukcję. Ale czy według pana filmy, które są doceniane przez Hollywood i które są w stanie na tamtejszym rynku się wybić, muszą mieć taką uniwersalną tematykę, żeby jednak ci wszyscy jurorzy, którzy to oceniają, zrozumieli, o co w nim chodzi? Czy tak było w przypadku właśnie Królika? Tak, tak. Myślę, że przebijają się tylko te filmy, które dotykają takich spraw światowych, że tak, znaczy oczywiście też to jest coś, co my sobie powtarzamy też, czy już jakby w szkole filmowej słyszałem, że twój film będzie najbardziej uniwersalny, jeśli będzie najbardziej lokalny. Mhm. To znaczy będzie opowiadał o pewnym prawdziwym, niezwykłym, nietypowym świecie, nawet muru berlińskiego, polskiej prowincji, czy gdzieś daleko na wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Tak jak Marcel Łuziński miał też nominowany film 89 mm do Europy, czyli o zmianie torów gdzieś na Ukrainie, kiedy to było jeszcze aktualne. Ale jeśli uda się z tego wyciągnąć taką uniwersalną esencję, znaczy coś, co jest wspólne dla ludzi na całym świecie. I rzeczywiście to jest tak, że to głosowanie, myślę, że jest takie bardzo, tam mniej chodzi o gusta, a bardziej chodzi o taką statystykę trochę, dlatego że akademików, którzy głosują, jest bardzo dużo, jest pewnie kilka tysięcy, z roku na rok coraz więcej. I rzeczywiście im bardziej temat może ich zaciekawić, na przykład w tej kategorii, w której myśmy byli, krótkiego dokumentu, głównie chodzi o to, żeby jak najwięcej osób namówić, zachęcić do tego, żeby przyszli na te pokazy, bo to jest tak, że to są dokumenty do 40 minut i one są złożone w jednym bloku, ale chyba filmy pełnometrażowe też są w blokach, czyli ktoś przychodzi na głosowanie, ogląda ileś filmów, żeby mieć porównanie i wychodząc z kina od razu głosuje, to nie jest tak, że można się zastanawiać, albo tylko od razu jakby w kinie są karty do głosowania. No i teraz nawet przy naszym skromnym filmie w tej skromnej kategorii też musiało być tak, że mieliśmy agenta promocji i sprzedaży,
Roni Chasen, która w ogóle, jak weszliśmy do niej do biura w Los Angeles, no to okazało się, że tam wisiały plakaty Władcy Pierścieni, filmów Spielberga i Tarantino i tak dalej. I to było niesamowite. Mm-hmm. A ona zaraz na wstępie powiedziała, taka rzeczywiście taka zażywna, przedsiębiorcza, amerykańska pani w starszym wieku, powiedziała: a, króliki, słuchajcie, tak, no... Normalnie nie biorę takich krótkich dokumentów, już nie mam czasu, nie wyrabiam się z tym wszystkim, no ale ponieważ wasz film jest tak dziwny i tak ciekawy i mi się spodobał, no to wzięłam, nie? To co oczywiście też po znajomości jakoś do niej docieraliśmy, żeby mieć kogoś dobrego. I rzeczywiście ona wykonała też dużo pracy, dlatego że organizowała dużo pokazów, wiedziała też, znała to know-how, jak dotrzeć do akademików, jak ich zachęcić do obejrzenia filmu i jak jednocześnie wysyłać im takie delikatne sygnały, że to jest coś wyjątkowego. No ale utwierdza mnie pan w przekonaniu, że jednak to lobby, o którym się mówi, to jest, no ja nie wiem, ile 80% sukcesu? Że o to chodzi, żeby właśnie oni wszyscy zobaczyli ten film, bo jak się okazuje, ich jest tyle do obejrzenia, że szanse, tak, różnie z tym bywa, tak, żeby ten film dotarł do tych jurorów, żeby członkowie Akademii mieli szansę zobaczyć i żeby przychylnie się nastawili do niego. Tak, tak, ale rzeczywiście to jest też taka mantra, którą sobie powtarzam, że jednak warto, nawet jeśli zajmujesz się znanym tematem, czy tematem przerobionym na tysiąc sposobów, tak jak mur berliński, to trzeba poszukać czegoś nowego i jakiegoś takiego zaskakującego, oryginalnego podejścia i wtedy ludzie będą chcieli to zobaczyć. I myśmy mieli z tą naszą promocją też z drugiej strony tyle było prosto, że to był jedyny już w tej dziesiątce filmów na shortliście, to był jedyny ostatni film bastion europejski czy no tak, z reszty świata, bo tak to były, z tego co pamiętam, same amerykańskie filmy, to są głównie produkcje HBO, takie bardziej doraźne i takie bardziej reportażowe, więc to był taki rodzynek, ale on się przez to też wyróżniał i przez to był ciekawy też dla widzów i dla akademików. I myśmy mieli w ogóle dobre recenzje też w markowych gazetach, bo pamiętam, że New York Times pisał o tym, że super by było, gdyby w tej konkurencji wygrał taki film jak Królik po berlińsku, bo to by oznaczało jakąś zmianę i też takie wyjście w stronę formy filmowej, pewnej inteligentnej zabawy z widzem, a nie to, co mamy co roku, czyli takie bardziej reportażowe, prostsze trochę podejście do filmu dokumentalnego. No niestety, no jeszcze nie w tamtym roku nie udało się, ale, tak, no, ale te recenzje i w ogóle odbiór też, bo były pokazy też wcześniej. No ale myślę, że też kwestia chyba, jakby tak jak powiedział, że pan powiedział, że ta nominacja to była takim zwieńczeniem tych wszystkich nagród, które miały miejsce wcześniej i że na to też na pewno patrzą jurorzy, którzy oceniają później ten film, tak? No dobra, dostał tyle nagród, to coś w nim musi być. Tak. Prawda? No to też było tak, że o tym się nie wie, że myśmy zostali też wybrani przez International Documentary Association, IDA, tak. To jest taka organizacja w Stanach dla filmu dokumentalnego, taka prestiżowa. Myśmy w ogóle o tym nie wiedzieli, oni nagle się do nas zgłosili, czy nie chcielibyśmy jakby w ich katalog włożyć też film i oni też nas dodatkowo promowali i to było fajne, dlatego że to jest taka strona branżowa bardzo, więc jeśli ktoś się interesuje dokumentem, no to tam zagląda, czyta newsy i tak dalej. Co też było, oni sami się do nas zgłosili, z tego co pamiętam, i to było bardzo miłe, bo też jakoś zauważyli, dostrzegli ten film i chcieli mu pomóc też. Nie? No ale myślę, że przeszedł pan całą tą drogę i procedurę gdzieś tam zdobywania głosów, jurorów i tak dalej, więc w przyszłości będzie pan wiedział, jak do tego podejść, do jakiego agenta się zgłosić. Ale samemu można, czy trzeba kogoś takiego znaleźć? Czy to nie ma szans się przebić, jeżeli przyjeżdża taka ekipa z Polski i próbuje ten film gdzieś tam sprzedać i zrobić wszystko, żeby ludzie go obejrzeli, żeby najpierw nominację, a później nagrodę miał. Czy to trzeba mieć kogoś tam na miejscu? Lepiej mieć kogoś po prostu, dlatego że to jest jednak zupełnie inny świat i inny rynek, nie? I nam trudno tak to do końca ogarnąć, albo potrzeba pewnie parę miesięcy, żeby to poznać. No ale my nie jesteśmy już skazani na taką samotność, dlatego że bardzo fajnie wtedy się zachował Polski Instytut Sztuki Filmowej, który też się w to włączył i pomógł nam. To oczywiście też pomógł nam finansowo, w sensie im zależało też na, to już była prestiżowa sprawa, więc dołożyli się do tej promocji, do poszukania tego agenta i tak dalej, ale też osoby, które były w Los Angeles, myśmy wtedy przez, pomógł nam Paweł Potoroczyn i przez Marcela Łozińskiego też szukaliśmy kontaktów, no i też oczywiście, no to jest największa zasługa Ani Wydy, mojej producentki, która wszędzie się wciśnie, wszystko załatwi, jest super ogarnięta, ale też chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, która jest takim kapitalnym
wspomnieniem też i takim, taką właśnie symbolem tego, że warto się dzielić i warto pamiętać też o innych, a nie tylko cieszyć się sukcesem samemu. Dlatego, że jak był pierwszy ważny festiwal, na który Królik po Berlińsku się dostał, Hot Dogs Toronto, bardzo taki prestiżowy dla dokumentu, to jakoś wtedy było tak, że ponieważ to daleko, drogo, oni zaproponowali tylko jeden bilet z festiwalu, że mogą pokryć i mogą jedną osobę zaprosić. I myśmy się zastanawiali i jakoś, ja wtedy też chyba trochę nie bardzo mogłem, ale też zacząłem tak myśleć, że ona też miała w tym duży udział, może właśnie niech Ania pojedzie, może to będzie fajne, że mimo, że to jest pierwszy festiwal, ale jak tobie się nie uda, nie przejmuj się tym, bo to nie jest tak, że tylko ty musisz jako reżyser promować film, producent może go tak samo dobrze promować. I to był ten złoty strzał i rzeczywiście ja oddałem pole, Ania pojechała, bardzo się cieszyła. I myślę, że i dzięki temu pojawiły się Oscary, dlatego że ona ze swoim jakby, ze swoją wszędobylskością zaczęła poznawać ludzi i rozpytywać się. I parę osób ze Stanów, które tam było i widziało film i powiedziało, że to jest bardzo dobry, ciekawy i taki uniwersalny film. Startujcie do Oscarów. Kwalifikacja jest za tydzień, co prawda, ale zdążycie. I ona zadzwoniła do mnie z Toronto właśnie gdzieś tam o 4 nad ranem czy jakoś tak. I mówi, słuchaj, zgłaszamy do Oscarów. Ja mówię, co ty zwariowałaś? Gdzie w ogóle, jak? Ja miałem trochę inne podejście do tego. Niemiecki koproducent też był niechętny do pomocy, a ona sama się tym zajęła, ale właśnie dzięki temu, że była na miejscu i została zarażona tym bakcylem. Prawdopodobnie gdybym ja był, nie przeżyłbym tego, bo bym nie interesował się tak bardzo kontaktami z producentami i tak dalej, oglądałbym filmy, mam inny fokus trochę, a tak, to jest taki fajny przykład na to, że warto się dzielić i warto też jakby polegać na innych osobach. Czyli im dalej od Hollywood, tym więcej czasu i energii trzeba poświęcić, żeby swój produkt tam sprzedać, po prostu, tak, mówiąc brutalnie. Tak, na pewno. Na pewno, no ale to jest też takie ciekawe doświadczenie, to myślę, że też no, tak jak te Oscary też wyglądają od kuchni, jak mogliśmy na to popatrzeć i porozmawiać z ludźmi, to jest jednak też taka przede wszystkim marketingowo-medialno-biznesowa impreza i myśmy tak się śmiali, no, z taką polską goryczą, z jaką jesteśmy tutaj dzięki temu powietrzu od dzieciństwa nasiąkamy, myśmy się śmiali, że to był najgorszy festiwal, na jakim byliśmy, dlatego że większość festiwali cieszy się, to jest bardziej takie święto kina, filmu artystycznego, są spotkania z ludźmi, z innymi filmowcami, jest jakaś wymiana ciekawych rzeczy, są miejsca festiwalowe, gdzie można się spotkać, porozmawiać i tak dalej, a tam jest taka pustynia, to znaczy no Los Angeles ze swoim zabieganiem i właściwie jesteś tak zostawiony samopas i to nie jest jakby taki festiwal, to nie jest takie święto kina właśnie w takim naszym europejskim myśleniu, tylko to jest bardziej ważna impreza, do której każdy przygotowuje się gdzieś na osobności i musi sam zabiegać o te pokazy, o spotkania z ludźmi. I dlatego wydaje mi się, tak jak mam porównanie, że bardziej moim celem też i marzeniem jest festiwal w Cannes na przykład, albo Berlinale, albo Wenecja, bo to są takie prawdziwe święta kina, gdzie nie tylko jakby filmowcy, widzowie branżowi, ale też wszyscy ludzie dookoła, zwykli widzowie traktują to, znaczy kultowo podchodzą do filmów. Ale wydaje się panu, że to Hollywood gdzieś to zatraciło po drodze, czy tak od zawsze mogło być? No bo nie wiem, jak to było te 20, 30 czy 50 lat temu, ale czy to się już tak zaczęło napędzać, że faktycznie to jest bardziej biznes niż to święto kino, o którym pan mówi? No myślę, że to jest, ciężko powiedzieć, czy tak zawsze było, ale myślę, że to jest też taka specyfika amerykańska, że oni inaczej trochę do tego podchodzą. Oni mają te imprezy towarzyszące wcześniej, czy przygotowania, no bo są Złote Globy, ten lunch nominowanych na przykład, który odbywał się 3 tygodnie wcześniej, ja nie mogłem wtedy na niego polecieć, bo moja druga córka się rodziła i tam ją pośpieszałem, żeby się zdążyła urodzić, żebym mógł przynajmniej na Oscary polecieć, no ale Hania zachowała się kapitalnie, no i przede wszystkim moja żona. Natomiast Ania była na tym lunchu nominowanych i to była tak naprawdę najciekawsza impreza, bo to było tylko i wyłącznie dla nominowanych, którzy byli osadzani przy stolikach i w ten sposób moja producentka
Ania znalazła się przy stoliku chyba z Quentinem Tarantino i z Sandrą Bullock i z Meryl Streep. I wtedy się okazuje, że a słyszeliście ludzie... o króliku? Na dzień dobry. Tak, tak, no, oczywiście. No właśnie ona taka jest, właśnie, że zaczęła zdawać płyty, ale, i tak dalej. Quentin dostał, potem o tym rozmawialiśmy, także super. No, no właśnie, bo to jest taki kraj, ja myślę, że w każdej chyba dziedzinie, że tak naprawdę dużo zdolnych ludzi, i, ale ta przebojowość jest przede wszystkim tam chyba potrzebna. Tak. Bo jeżeli się nie rozpychasz łokciami, to ty niczego nie osiągniesz tak naprawdę. Tak. Nawet jeżeli masz w ręce dzieło. Tak, ale też mieliśmy takie bardzo fajne doświadczenie, że oni są też, no właśnie, ten luz i taka swoboda i taki szacunek i ciekawość drugiego człowieka i przede wszystkim nie zadzieranie nosa. To znaczy, oczywiście trudno się dostać do tych gwiazd, no bo jest zastęp agentów dookoła, ale jak już z nimi właśnie siedzisz przy jednym stoliku, czy rozmawiasz na afterparty po Oscarach, to rzeczywiście jest tak, że oni są zupełnie normalni ludcy kontaktowi, dlatego że i potem się dowiedzieliśmy, że to jest taki etos pracy też, że nikt nie gwiazdorzy, tak jak trochę u nas czy w Europie, dlatego że to przeszkadza innym ludziom w pracy. Zmniejsza kontakt, utrudnia kontakt i to jest kapitalne, nie? Taki etos właśnie odwrotny, niż by się wydawało. Super było, gdyby się u nas też udało coś takiego zaszczepić, nie? Prawda? To ja w takim razie życzę, panie Bartku, nagród w Cannes, tak? Złotych Niedźwiedzi, a Oscar to gdzieś tam przy okazji, jak też będzie, mamy będzie czas, fajnie. Tak, tak. To może córki, zobaczymy. Ale super, że to też właśnie nie dostaliśmy tego Oscara, ale też ludzie później nam mówili, że to może nawet lepiej, słuchajcie, bo to już, bo rzeczywiście ten reżyser, który dostał Oscara w tej naszej kategorii, przepadł, nie? Znaczy, mm-hmm. nie widziałem, no właśnie, robił... to jeszcze tak na koniec dopytam, to otwiera jakieś drzwi? Nawet ta nominacja. Nominacja, to znaczy myśmy tam rzeczywiście też rozmawiali z agentem, dzięki Agnieszce Holland, z jej agentem o kolejnym filmie, to wtedy był Lęk Wysokości, także mieliśmy też takie rozmowy i no, rzeczywiście jesteśmy inaczej traktowani, jeśli, mm-hmm. jeśli mówimy na wstępie, że mamy nominację do Oscara, nawet jeśli to jest krótkometrażowy dokument. I to oczywiście też bardzo pomaga przy składaniu wniosków i tutaj przy kontakcie z koproducentami w Europie też. No tak, to jest taka rzecz... To jest rzeczywiście taka niesamowita naklejka, stempel na całe życie i rzeczywiście jakaś wygrana wtotka, bo no nawet w Polsce z tego co liczyłem jest tylko 14 reżyserów i reżyserek, którzy w historii powojennej, jeśli dobrze policzyłem, którzy mają tą nominację do Oscara czy Oscara. Także to jest taki bardzo ekskluzywny klub i to jest super, to jest wielkie osiągnięcie, nie spodziewałem się tego, nie o to mi chodziło, może dlatego to przyszło. Oj tak, wszyscy mówią, nie o to mi chodziło, no dla czegoś to się robi, no dla widzów i dla chyba właśnie doceniania przez tych, którzy decydują o tym, jak ten świat filmowy wygląda. Panie Bartku, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, to trzymam kciuki za przyszłe nagrody, oscarowe także, może za Krew Boga, bo to także nowa rzecz, którą pan produkuje, ale to sobie zostawimy na następny raz, żeby o nim pogadać. Super. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Kochani, to w naszym mobilnym studiu ja się z wami żegnam tak powoli. Marcin Zawada już czeka z Onet24, bo nie samymi Oscarami świat dzisiaj żyje, jak się okazuje. No a później ponownie nasze studio i Kasia z kolejnymi gośćmi. Sponsorem programu była firma Tubondin, producent płyt wielkoformatowych Monolith.